Ostatnio naszą kartę na czasie oraz całe YouTube zawaliło Hot 16 Challenge oraz Brzydka 16 Challenge, którą ja też zresztą nagrałem. Tak czy siak, witam was serdecznie w dzisiejszym przeglądzie memów. Weźmiemy sobie oczywiście pod lupę Hot 16 Challenge oraz Brzydka 16 Challenge, więc koniecznie zostawcie łapę w górę, powiedzmy, że 10 tysięcy w górę. To kolejny odcinek z przeglądu memów ponownie, bo w sumie dawno ich nie wrzucałem, a zawsze przyjmowały się dobrze. Subskrybujcie kanał koniecznie z dzwonkiem, żeby właśnie nie pominąć tego typu kontentu. No i oczywiście w opisie tego filmu również zostawiam link do zbióreczki, więc jeśli macie jakieś złotówki, to wpłacajcie, nie bądźcie śureczki. Super jesteś, Filip, nie rymuj już więcej. Poprosiłem ludzi na moim Discordzie, discord.gg/yoshi, by the way polecam, jeśli chcecie sobie sami poprzeglądać jakieś meby. Link do Discorda w opisie, tak samo jak do mojego jednego kanału i do drugiego. Dużo tych kanałów ostatnio, ale polecam serdecznie wszystko śledzić. Dofinansowali szpitali na granie kiepskiego. O nie! O nie! Ja pragnę tylko powiedzieć jedną rzecz. Ja nie podpisuję się pod tymi memami. Ja je tylko przeglądam. Więc proszę... Proszę, po prostu proszę. Nic nie robić mi, bo świat zakradnie taki kolorowy. Halo, nie mogę rozmawiać. Walczę z ostrym cieniem mgły. Ale to ty dzwonisz. Jakie to są debilne JPG, naprawdę. Harry Potter i ostry cień mgły. Najgorzej. Ojej, ale big forehead. Tutaj to by można było sobie tak wylądować. Lekarz, została pani minuta życia. Czy jest coś, co mogę dla pani zrobić? Proszę puścić piosenkę Dexę. Lekarz, ale ona trwa 2 minuty 22 sekundy. Bóg, poczekam. W ogóle najlepsze jest to, że ludzie myśleli, że to jest Nexę. Tak, to jestem ja. To jestem ja, moi drodzy. W sensie, on już to ogłosił, że mi obec. Ale dużo osób się dało zbejtować po prostu. SKKF nawet na swoim live'ie mówił, że haha, ale niski jest ten Nexę, bo to łóżko jest takie niskie, haha. I zaczął stalkować chłop w ogóle. Zaczął wyszukiwać łóżka w Ikei, żeby zobaczyć, ile osoba na klipie ma wzrostu. Ajajaj! Twój stary, gdy wraca z mlekiem po 19 latach. Ojeju. No, Kuba nieźle nawinął też. Kiedy bitu trzyma się tak jak konstytucja? O ja, najgorzej! A wiecie, co jest straszne w ogóle? Znaczy straszne, w sumie to prawdziwe tak naprawdę. Najbardziej bawi mnie ostatnio w internecie, jak ludzie właśnie postują Dudę i Hot 16 Challenge i po drugiej stronie dają płacenie 2 baniek na TVP. No, brawa dla naszego prezydenta, naprawdę. Propos tego, aż muszę wam pokazać jedną rzecz. Z jednym się muszę zgodzić z panem posłem Czarnkiem. To mnie bardzo rozbawiło. Bo dzisiaj jest prezydent, a tak jakby go nie było. To znaczy, skacze na TikToku, potrafi zarapować, ale nie jest w stanie zabrać głosu w sprawie wyborów prezydenckich. To jest savage as fuck. Nawet nie potrafi zarapować, macie rację. Dzięki za tą podpowiedź. Nie... O Jezu. Kiedy jesteś w starożytnej Grecji i piorun trafił gościa, któremu wisiałeś kasę. Bardzo dziękuję Zeusowi. O co tu chodzi? A Jezus Maria, dobra, okej. Okay. Jestem debilem. Czekajcie, bo on został nominowany przez tego? Przez Zeusa? Bardzo dziękuję Zeusowi. Aha, dobra, rzeczywiście. I w ogóle to jego pocieszna twarz jeszcze taka. On taki misio. Kiedy jesteś raperem i nominowałeś ludzi nie mających z tym nic wspólnego dla beki i każdy nawinął lepiej od ciebie. Znaczy powiem wam tak, nikt nie nawinął lepiej od Klocucha, naprawdę. Change my mind, ale Klocuch jesteś najlepszy. Piję sobie wodniczkę Skarb Życia Muszyna. Kiedy inni śmiali się z ciebie w 2012 mniej więcej, mówili, że jesteś pieprzonym dzieciakiem bez mutacji i wstawiałeś jeszcze wtedy odcinki, gdzie pokazywałeś fanarty, gdzie były siurki i niby nie zdawałeś z tego sprawy. Ja już wtedy wiedziałem, że jesteś wspaniałym człowiekiem i artystą. Joszy i Tomajosze. Tak, to zapewne ostry cień mgły. Nie pytam o pana nazwisko, tylko PESEL. Nie rozumiem. Napiszcie mi w komentarzu, co chodzi, bo ja chyba nie wiem, dzisiaj jestem zbyt debilem. Czy kogoś to dziwi, że wasz 10 ulubiony youtuber, ja, jest totalnym debilem? Wydaje mi się, że nie. Mamo, to jedzenie jest gorące. Wcale nie jest, synku, jedzenie. No, rzeczywiście taki hot trochę jest ten nasz prezydent. On mi przypomina na tym zdjęciu, jak są tacy chłopcy, nie wiem, lat 12, czyli prawdopodobnie 80% osób, które oglądają ten film. Pozdrawiam! Wiecie, i taka pierwsza focia w lustrze, co nie? Takie... Jeszcze te włoski takie. Pierwszy kontakt z żelem do włosów. Pytacie mnie zawsze, Filipku, na co ustawiasz włosy? Czy jest to twoja własna Nie, moi drodzy, to jest lakier do włosów. Nie używajcie ani tego, co powiedziałem wcześniej, ani żelu. Używajcie lakieru. Nie tak jak pan Andrzej. Cień mgły, ostrość 5.
Wifon, ostry dzień mgły. Ja pierdzielę. Przepraszam bardzo, czy ten odcinek będzie się nazywać Cień Mgły? W ogóle jestem ciekaw, czy jeśli każdy napisze w komentarzu teraz Cień Mgły, to czy YouTube jakoś bardziej popchnie ten film do przodu. Weźmy, spróbujmy. Napiszcie w komentarzu Cień Mgły, ja poprzypinam serduszka. W sensie postaram się, ale nie wszystkim, bo na pewno mi się nie uda. Josz i Tomajosze. Dobra, tu mamy jakiś filmik, uwaga. Co robi ten budziczek? Zobaczmy. Halo. Pytają cię o imię, walcząc z ostrym cieniem mgły. No, w sumie mogłem się tego spodziewać. Nie wiem, nominację prezydenta. W sensie, kto się spodziewał, że kiedykolwiek prezydent mógłby odpowiedzieć? W sensie, serio. Jakby, ja pamiętam, że kiedyś chłopaki nominowali całkowicie tak z dupy osoby. Nie wiem, na przykład Eminem, Snoop Dogg, albo coś takiego. Wiecie, teraz są takie czasy, że wszystko jest bardziej możliwe, co nie? Kiedy ktoś pyta o imię, a ty walczysz z ostrym cieniem mgły. O, jaka przeraźliwa mina! Jestem brr, cały świat w kurwie! Kiedy nagrywasz Hot 16 Challenge, a nominowano cię do brzydka 16 Challenge? Przepraszam bardzo, mnie nominowano do brzydkiej 16. Żaden raper ani youtuber nie nominował mnie jeszcze do Hot 16 Challenge. Jeśli dostanę nominację, to wam ładnie zarapuję, tak jak potrafię, ale nie umiem. W sumie to jest trochę zabawne, w sensie Krzysztof Gonciarz, najwspanialszy z najwspanialszych youtuberów, zapoczątkował brzydką 16. I wiecie, brzydko się tam prezentować chciał, nienawinął jakoś specjalnie, w sensie robił to kurwa pod bekę, co nie? Meanwhile youtuberzy zrobili z tego competitive, kto najlepiej zarapuje. To miało być śmieszne, tak samo jak moje było śmieszne, bo dałem w tle muzykę z Bettina i to było takie brzydkie i w ogóle. Po co tryhardujecie? Przestańcie. Hot 16 Challenge, brzydka 16 challenge, youtuberzy. O tym właśnie mówię! To jest 100% lag i no scam, naprawdę. Kiedy nawet prezydent śpiewa Hot 16 Challenge, a ty nadal bawisz się swoją prasą. Właśnie! Moi drodzy, chyba muszę zejść do Unboxala i spytać się, kiedy wreszcie odpowie na nominację. Bo dostał już chyba 3 albo 4. Po tym odcinku lecicie do Unboxala, zaspamcie mu, dosłownie wszędzie mu zaspamcie. Że nie nagrał brzydkiej 16, przepraszam mikrofonie, przepraszam, że ci uderzyłem, to nie jest tak, że biję nie jesteś kobietą, to mogę cię bić. Josz i Tomajosze. Hot 60 Challenge? Nie! Ajajaj! To powiem wam tak. Takiego YouTube'a mi brakuje naprawdę. Znaczy nie, cofam to. W sensie, jak były pato streamy, to miałem taki ból dupy, bo jeszcze wtedy nie miałem subów, nie miałem wyświetleń, wiecie o co chodzi. I jakby miałem takie, o kurwa, nie wiem, ludzie siadają na butli, walą konia na live'ie, wyzywają matki i... W sumie sam wyzywam, nieważne. I wyłudzają nudesy od 12-latek i robią na tym wyświetlenia. A teraz szczerze brakuje mi tych małbów zo. W sensie, serio brakuje mi tego YouTube'a teraz. Jeśli wam też, to zostawcie łapkę w górę. Gdy czekasz kilka lat, by znów usłyszeć cześć Cwele. Bez kitu. Cześć Cwelu. Prezesie, o co w ogóle chodzi z tą mgłą? O ja nie! 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 A że robię z siebie debila, to mam w tle Metina. Dokładnie tak. Każdy nowy widz myślący, że Yoshi zawsze nagrywał Minecraft i był przystojny. To jest prawda, moi drodzy. To, że teraz jestem piękny i to, że teraz nagrywam Minecrafta. By the way, polecam kanał Yoshi Alegram, bo tam teraz codziennie kwadratową masakrę wrzucam. Polecam serdecznie. A powiem wam, że zazdroszczę wam życia, jak nie widzieliście grubego Yoshiego. Ale możecie go zobaczyć oczywiście w brzydkiej 16 mojej. Jakiej muzyki słuchasz? Ja. To skomplikowane. Jeszcze ten moment kutny i mat. Głuchy, kiwa się słuchając 16 Josiego, ale jak? Ej, bez kitu! Bo ja tak ciągle ręką nawijałem! Drażę kurwa. Ja pierdzielę! O ja dupia! Kto by chciał takiego draża? Łapa w górę, łapa w górę! Zawsze tak mam, Hot 16 Josiego Nexe, ja. Pum. Ej, bez kitu, wielu z was pisało właśnie, że moje Inexe najlepsze brzydkie 16, więc dziękuję serdecznie. Kiedy grozi ci pałac Polaka na koniec roku, a facetka kazała recytować jakiś dziwny wiersz przed resztą klasy. Jezu, te recytacje w szkole były najgorsze zawsze. Były, kurde, najgorsze. Serio, w sensie zawsze miałem problem z tą recytacją i tak dalej. Wiecie o co chodzi. Hot 16 Challenge versus brzydka 16 Challenge. Taco na fide versus już Hitomayoshi. Ej, bez kitu, taco na fide trochę brzmi, znaczy, bo... Tak na fide to jest boys band, ale już Hitomayoshi też brzmi jak boys band. I tak, wiem, że mamy nominację z Szymkiem na kanał reakcję jeszcze, ale spokojnie, nie zesrajcie się. Egzamin maturalny z języka polskiego, poziom podstawowy. Zinterpretuj fragment utworu Andrzeja Dudy, Hot 16 Challenge. Nie pytają cię o imię, walcząc z ostrym cieniem mgły. No powiem wam tak, ja słyszałem, że niedługo będzie
matura z religii. Ja jeszcze czekam na szkoły, w których będziecie mieli rozszerzoną religię i WF. Będziecie mogli wówczas szkolić się na prawdziwych paladynów. Joszy i Tomajosze. Kiedy wszyscy raperzy na teledysku robią coś nielegalnego. Ja wiem, chodzi o to, że po prostu niektórzy raperzy nagle, o, zwołujemy ekipę, o, i nagle... Gang, co nie? O, tutaj lecimy, nie śpimy, ja i moje ziomki, nikt gorszy, każdy lepszy. W sensie, jest kwarantanna, po co nagrywać klip z innymi ludźmi, skoro nie musicie? Ja na przykład nagrywam filmy z ludźmi, bo z nimi mieszkam, ale wątpię, że mieszkacie jako gang. 5 centymetrów, 10 centymetrów, tak, i bydlek, Jacob odleciał. Kuba, pozdrawiam cię, proszę nie nienawidź mnie po tym odcinku, naprawdę. Nexe, pokazałem twarz na teledysku, wyświetlenia Stonks, ej, bez kitu. No, szkoda, że nie swoją twarz. Dziewczyna, czemu nie złapałeś na Titaniku? Czy ty masz jakiekolwiek uczucia? Ja złapię za rękę. Dobra, lecimy freestyle, muszę żurka mostra wziąć. Zawsze śmieszne. Zawsze śmieszne. Elo, stary leży na wersalce. Stara przez sekundę na tarce. Ej, jak idealnie to wchodzi w ogóle! Rozdzierzący, kur! Nikt, Nexe odwalający jakiś arabski taniec z teledysku. Rzeczywiście floss, czyli backpack. Kit to jest jakiś arabski taniec. No rzeczywiście, to jest arabski taniec. Miny youtuberów na brzydkiej 16. Prostracja, Yoshi, Szymek, Nexe. Ej, w sumie to prawda. Znaczy, ja bym chciał zobaczyć Nexe w ogóle, który nawija, naprawdę. W sensie, jak on wygląda podczas nawijania. Bo jak wygląda, to wiem, ale no, jak podczas nawijania. Kiedy diszujesz kolegę, a zabraknie ci tekstów i musisz szukać ich w necie. Znaczy, Hot 16 Challenge i samo był wspaniały, bo to tak wleciał na każdego, tak pieszczotliwie, ale wiecie o co chodzi. Nominacja Dawida Podsiadło i dostaje się do Hot 16 Challenge do popu. Nominacja klocucha. Tak, bez kitu. Ten moment, kiedy możesz już coś nominować, możesz już kogoś nominować, co nie? Ale zamiast wybrać rzeczywiście muzyków, artystów, nominujesz klocucha i nagle zaczyna się dziać to wszystko. W sumie bez kitu. Filipie Szczęśniaku, a.k.a. Taku Hemingwayu. Dzięki tobie, my wszyscy, youtuberzy, nagraliśmy to, co nagraliśmy. Dzięki tobie, Krzysztof Gonciarz zaczął właśnie tworzyć tą nitkę. Wszystko dzięki tobie, mój ulubiony polski raperze. Ludzie, najlepiej na widzą Tako i Mata. Nie ma nikogo, kto na widzie lepiej. Podtrzymaj mi piwo. Znaczy, to bardziej powinno być, podtrzymaj mi gumę Mambę. Joszy i Tomajosze. Kiedy dzwonisz do ziomka, żeby dowiedzieć się, o co chodzi w tym Hot 16. Ale POV, jak to źle wygląda. Biedny karze od Kruszwila. Bushina rozumiem, ale k***a, jakiś Ice Tea? Ten mem jest naprawdę wspaniałym. W sensie, w ogóle to taki wymijający pocisk na tego Fabiańskiego. W sensie, jak nic nie mam do tego typa, bo w sumie nie śledzę jakoś bardzo tych bifów wszystkich. Tak naprawdę, panowie, zrobiliście to z ogromnym smakiem. Dobrze, moi drodzy, więc to by było na tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę, za obejrzenie tego materiału. Przypominam również, żebyście wbijali na mojego Instagrama. Instagram Yoshihito Mayo. Polecam serdecznie go obczaić ze względu na to, że warto, bo ładne zdjęcia tam wrzucam. Discord.gg/Yoshi. Jeśli chcecie pojawić się na odcineczku, jak te wszystkie osoby, które pojawiły się dzisiaj, tutaj macie poprzednie odcineczki, tutaj macie mój kanał Minecraftowy, tutaj macie kanał, na którym teraz codziennie wrzucam Brawl Starsa, więc tutaj najedź, kliknij suba, no i kliknij też suba na dole. Trzymajcie się i cześć.